Dobrze, przyjaciele. Chcę mówić dzisiaj dalej na temat Ducha Świętego. Chcę dzisiaj tylko zostać na jednym temacie, na jednej rzeczy. Na pragnieniach, na tym, co robi Duch Święty w związku z naszymi pragnieniami. To jest coś, o czym było wspominane nieraz. Natomiast ja sobie nadal, jakby pracując z ludźmi i słuchając tego, co się dzieje wokół, ja widzę, że bo to jest fundament, w ogóle to jest jedna z fundamentalnych rzeczy, że Duch Święty, on komunikuje się w pierwszej linii z człowiekiem odrodzonym z niego przez pragnienia. I to jest, mimo wszystko, że to jest tak fundamentalny temat, to ten temat jest gubiony przez ludzi. On się gubi. Ludzie szukają prowadzenia Ducha Świętego. Oni szukają Jego głosu. Oni biegną za pewnego rodzaju jakąś formą przekazu. Powiedz mi, Duchu Święty, pokaż mi. Każdą wizję łapią jakąś mannę z nieba. I próbują to zbierać do kupy. Natomiast ten fundamentalny głos, podstawowy głos Ducha Świętego, którym jest pragnienie, jest przez ludzi spychany. I to jest automatycznie robi. To spada. No bo jak to jest możliwe, prawda, żeby tak Bóg mówił? No właśnie to jest możliwe. I jak my się jako Kościół nie zaprzyjaźnimy z pragnieniami, i nie będziemy rozumieli, że pragnienia to jest pierwszy, podkreślam, pierwszy impuls Ducha Świętego. Pierwszy impuls. Resztę Duch Święty, o czym będziemy dalej mówili sobie w następnych poselstwach, nauczaniach, on reguluje według pragnienia. Posłuchaj, nigdy Duch Święty nie będzie do ciebie mówił czegoś, co nie, u czego podstawy nie leży pragnienie. Nigdy. W ogóle nie ma czegoś takiego, że Duch Święty ci mówi o rzeczach, które nie są zbudowane na pragnieniu, które masz w sobie. Takich rzeczy nie ma. W ogóle to jest trudne dla ludzi do pojęcia. Nawet wewnętrzne przekonanie, o którym będę mówił za jakieś 2 tygodnie, tak myślę, ono buduje się na pragnieniu. To pragnienie jest podstawą. Podstawą. Zupełną podstawą. Księga Izajasza, 30 rozdział, od 18 do 26 wersetu przeczytamy. 30 rozdział, od 18 do 26. I dlatego Jahwe czeka, aby wam okazać łaskę. I dlatego podnosi się, aby nad wami się zlitować. Gdyż Jahwe jest Bogiem prawa. Szczęśliwi wszyscy, którzy na Niego czekają. Gdyż ludu na Syjonie, który mieszkasz w Jeruzalemie, nie będziesz zawsze płakał. Na pewno okażę ci łaskę na głos twojego wołania, gdy go tylko usłyszy, odezwie się. A chociaż Jahwe dał wam chleb niewoli, niedoli i wodę ucisku, to jednak nie będzie się już ukrywał twój nauczyciel i twoje oczy będą oglądać twojego nauczyciela. A gdy będziecie chcieli iść w prawo albo w lewo, twoje uszy usłyszą słowo odzywające się do ciebie z tyłu. To jest droga, którą macie chodzić. Wtedy będziesz uważał na nieczyste swoje rzeźbione bałwany, pokryte srebrem i twoje lany bałwany powleczone złotem. Porzucił się jako nieczyste i powiedz do nich precz. A on da deszcz na twój siew, który powsiewasz rolem i chleb. Lon roli będzie obfity i tłusty. W owym dniu twoje bydło będzie się paść na rozległym głoniu. A woły i osły uprawiające rolę karmić się będą soloną mieszanką, którą się przesiewa łopatą i widłami. A na każdej wysokiej górze i na każdym wyniosłym pagórku będą potoki, strumienie wód w dniu wielkiej rzezi, gdy padną wieże. Wtedy światło księżyca będzie jak światło słońca, a światło słońca będzie siedmiokrotne, jak światło 7 dni. Gdy Jahwe opatrzy skaleczenie swojego ludu i uleczy zadaną mu ranę. Na tym fragmencie sobie zostaniemy. 18 werset pokazuje nam,
że oczekiwanie łaski jest prawem. To jest gwoli wstępu. Przepraszam, okazywanie łaski jest prawem. Dzisiaj Bóg okazuje łaskę i to jest prawo. Rozumiecie? Bóg nie robi łaski, że daje łaskę. To jest proste. Łaska jest dana i to jest prawo. Prawo. Rozumiecie, o co tu chodzi? To jest bardzo ważna rzecz, żebyście też w ogóle globalnie wszyscy to rozumieli. Że to jest prawo dzisiaj. Dzisiaj nie ma innej opcji. Dla Boga również. Bo On sam siebie zaprzeć się nie może. Musiałby cofnąć historię związaną z Jezusem Chrystusem. A więc okazywanie łaski jest prawem, a oczekiwanie łaski uszczęśliwia. Jeżeli człowiek chce w jakiejś sytuacji, który się znalazł, w jakiejś trudnej sytuacji, jak najszybciej wyjść z miejsca wewnętrznej apatii, to powinien rozważać łaskę. Bo łaska, rozważanie łaski, oczekiwanie na łaskę daje szczęście wewnętrzne. Wewnętrzne szczęście. Kiedy ja jestem pewny, że mam Bożą przychylność, kiedy ja rozmyślam o Bożej przychylności dla mnie, kiedy ja rozmyślam o Bożych zdolnościach we mnie, to przynosi szczęście, to usuwa demoniczne siły. Na dzień dobry. Zamiast się roztkliwiać, zamiast się uskarżać, to trzeba rozważać to, tak? Że Bóg jest mi przychylny i to, że mam Bożą zdolność we mnie. W każdej sytuacji. Wtedy, jak dzisiaj napisałem rano, problem nie będzie kłopotem. W ogóle. Żadnym kłopotem nie będzie. Tylko szansą na rozwiązanie. Jak zobaczysz problem, to aż podskoczysz z radości. Powiesz, jest! Dziś sięgnę po nowy wymiar łaski. Halleluja! Dziś się dowiem, jak jestem silny. Dziś się dowiem, jak wiele potrafię. Dziś się dowiem, jak wielki Bóg jest we mnie. Dziś się dowiem. Rozumiesz? O to uszczęśliwia od razu. To powoduje, że wychodzisz z takiego takiej wewnętrznej apatii. Takiej stagnacji wewnętrznej. Wiesz, to cię aż cię rzuca. To jest gwoli wstępu. Werset 19 pokazuje, że Bóg oczekuje relacji i dialogu. Czego Duch Święty oczekuje od ciebie? Relacji i dialogu. On tego chce. Dlaczego? Dlatego, że to dialog uwalnia działanie łaski. Posłuchaj teraz. Dialog uwalnia działanie łaski. Nie ma czegoś takiego, że bez dialogu z Bogiem realnie działa łaska w życiu człowieka. Takiego czegoś nie ma. To jest tak, jakbyś w małżeństwie próbował się domyśleć, czy domyślać, jak się mówi, co druga strona w jakimś temacie ma do powiedzenia, jakie ma zdanie i tak dalej. Rozumiesz? Nie. To trzeba się zapytać. Trzeba usiąść i porozmawiać. Często ludzie niepotrzebnie w kościele się modlą o różne sprawy. Powinni ze sobą porozmawiać. Rozumiecie? Zamiast się modlić, to trzeba iść z kimś porozmawiać. I to by rozwiązało masę problemów. A ludzie się modlą, żeby ktoś zdanie zmienił. Dobrze, módl się, jeśli ktoś jest w błędzie, bardzo dobrze robisz. Tylko przede wszystkim, tak, idź i z nim rozmawiaj. Na dzień dobry. Rozmawiaj, nie milcz. Dlaczego? Ponieważ dialog uwalnia łaskę. Również w relacjach międzyludzkich. Dialog. I Bóg tego oczekuje. Werset 20 jest wersetem ciekawym. To jest napisane chleb niewoli. Oryginał mówi kłopotliwe ziarno. Ja to nieraz powtarzam. Tam jest napisane po hebrajsku kłopotliwe ziarno. Albowiem Jahwe, mimo że dał wam kłopotliwe ziarno. I dalej jest napisane wodę ucisku, a dokładnie oryginał mówi ucisk wody. On dał wam kłopotliwe ziarno i ucisk wody. Co to jest kłopotliwe ziarno? To jest niepojęte intelektualnie spisane słowo w Biblii. Niepojęte intelektualnie spisane słowo. Kłopotliwe ziarno. Rozumiecie? Dlatego ja torpeduję tą myśl, że Biblia jest fundamentem. Bo to jest herezja. Biblia nie jest fundamentem naszego życia. Czytacie Biblię? Kto powie, co jest fundamentem na ochotnika? Co?
Nie. Jezus! Nie, nie. Dalej lecimy. Nie. Też nie. Jest napisane jasno jak W, że fundamentem chrześcijaństwa jest nauka apostolsko-prorocza, której dopiero kamieniem węgielnym jest Chrystus. Chrystus to nie jest fundament. Chrystus to jest skała, kamień węgielny. Dokładnie głowica węgła. Wiecie, co to jest głowica węgła? Pod czterema kantami domu, który stawiano w dawnych czasach, przytaczano najpierw cztery wielkie kamienie. To były kamienie węgielne. Jak ktoś kiedyś stawiał dom, rozumiecie, to najpierw robotnicy przytaczali wielkie cztery kamienie i na tych kamieniach kładło się fundament dopiero. I dlatego Jezus jest nazwany kamieniem węgielnym. To nie jest węgiel żaden, tylko głowica węgła, czyli rogu domu. Głowica węgła. Rozumiecie? Kiedyś taki dom rozbieraliśmy, jak pracowałem jeszcze w budowlance. Bardzo stary dom. I właśnie Żyd go zbudował. Zacząłem tak solidnie zbudowany dom w Markach tutaj w Warszawie. Słuchajcie, na mokrym terenie widziałem, że w ogóle tylko on taki dom sobie zbudował. Rozumiecie? Pod każdym pod rogiem był przytoczony taki kamień, że my parę dni spędziliśmy na wykopywaniu każdego z nich. Żeby ten dom tam zburzyć, żeby tą działkę sprzedać. Głowica węgła. Ja byłem nawrócony wtedy. Ja wykopywałem ten kamień tam z kolegami i ja w ogóle patrzyłem, mówię, Jezus, ja wiem, o co chodzi teraz. To nie poruszenie w ogóle temat. Fundament już był rozwalony, a głowica węgła była. Wiecie, dlatego jeszcze raz mówię, fundamentem jest nauka apostolsko-prorocza, której podstawą jest kamień węgielny o imieniu Jezus. To jest to, jak my mamy funkcjonować. Dlatego, bo spisane słowo to jest nieczytelne, rozumiecie, na poziomie intelektu. Tylko Duch Święty jest w stanie objawiać Ci prawdy z Pisma. Jak nie masz objawionych przez Ducha Świętego praw w Pismach, to Pismo możesz te gwoździe przybijać na ścianie. Rozumiecie? Taka jest prawda. Dlatego to jest bardzo ważna sprawa. Jest napisane, że Jahwe dał wam kłopotliwe ziarno. To też jest taki numer, że on dał te kłopotliwe ziarno. Wiesz, po co on dał te kłopotliwe ziarno? Żebyś go szukał, aby móc korzystać z ziarna. Bo to jest wielka pycha. Wziąć Biblię pod pachę i mówić, znam Boga. To są pyszni ludzie. Cała religia na tym jest zbudowana, rozumiecie? Biblia pod pachę, znam Boga. Ja mówię, nie, kupiłeś Biblię za 98 zł. Cholerna różnica. Znać Boga, mieć Biblię za 98 zł. Ale ja ją znam. Znasz Biblię. Czy znasz autora Biblii? To jest inna para kaloszy. Tak, ja jestem narodzony z Bożego Ducha. I nadal twierdzisz, że jest to fundament? Tak, ja mówię, to takie jest twoje poznanie. Jahwe dał kłopotliwe ziarno i ucisk wody, czyli duchowe, niewidzialne, nierozumiane po ludzku spisane prawidła. Czyli co nam daje, co my mamy? Mamy spisane, niezrozumiane do końca intelektualnie słowo, prawda? Graffa. Tak? I my mamy w tym słowie zobrazowane duchowe prawidła, tak? Czyli logos. Ale żeby to wszystko można było zebrać do kupy i użyć do życia, to potrzebny jest Duch Święty, który grafa plus logos zamieni w rema, czyli objawione słowo, którym ty możesz dopiero żyć. Bo nie na grafa żyjesz, nie na logos żyjesz, tylko rema żyjesz. Rozumiesz? To jest ogromna różnica. Można znać grafa na pamięć, można logosem obracać w prawo i w lewo, rzucać tym. Rozumiesz? Ale tylko rema jest głosem Ducha Świętego. I Duch Święty chce, abyś miał z Nim relację po to, abyś miał głęboką świadomość rema. Żebyś miał głęboką świadomość absolutnie wszystkiego na poziomie duchowym.
rozumiesz, czego on chce? On chce czegoś takiego. To tak na samym początku mówię. I teraz jest dalej obietnica. Twoje oczy będą oglądać nauczyciela. Nauczyciel tutaj to hebrajskie słowo określające wypuszczającego strzałę. Czyli oczy twoje będą oglądać tego, który precyzyjnie strzela do celu. Oni go zobaczą osobiście. Osobiście. Zobaczcie, do czego on prowadzi. Osobiście. Precyzyjne słowo. I teraz, co to jest te precyzyjne słowo? Gdzie ono się zaczyna, to precyzyjne słowo? To precyzyjne słowo zaczyna się w miejscu, w którym Święty Duch zaczyna cię przygotowywać całościowo do przyjęcia szeregu informacji od Niego później. On cię zaczyna przygotowywać. Jak on cię przygotowuje? No, powiem ci niestety, że przygotowuje cię od urodzenia. Od urodzenia cię przygotowuje. On cię nie zaczyna przygotowywać, jak się narodziłeś z Bożego Ducha. Od urodzenia cię przygotowuje. Bo on wie, że się narodzi z Bożego Ducha. Wiesz, że on wie. Wiesz, że on wiedział. Wiesz, że wiedział wcześniej, że się narodzi z Bożego Ducha. Przeczytam dla tych, którzy by nie wiedzieli. List do Rzymian. Bo tych, których przedtem znał. Werset 8, rozdział 8, werset 29. Bo tych, których przedtem znał, przeznaczył. Właśnie, aby się stali podobni do obrazu Syna Jego. Ale i przedtem ich znał. Rozumiesz? On znał cię przedtem. On znał cię przedtem, zanim zszedłeś tu na ziemię. Tam, w krainie duchów, które on sam stworzył i dał im absolutną wolność od samego początku, w krainie, w której nie ma czasu. Rozumiecie? W krainie, która jest zupełnie innym wymiarem, nazywajmy ją jak chcemy, możemy ją nazywać sobie niebem. Duchy ludzi, mające zupełną wolność, hasały sobie zanim zeszły na ziemię. I jedne były bardziej zorientowane na Jahwę, drugie mniej zorientowane. Niektóre w ogóle nie zorientowane. On tych, których wcześniej znał. Bardzo ciekawe słowo, znał. To była, tam w tym słowie znał, już jest osobisty związek. Z pewnymi z nich miał osobisty związek. Dlaczego miał z nimi osobisty związek? Nie dlatego, że ich sobie wybrał, o, z tym będę miał, z tamtym. Nie, nie, nie. Dlatego, że to one na niego zwracały uwagę. A inne nie. Inne może robiły swoich pal z aniołami, ja nie wiem. Ludziom łatwiej rozpoznać anioła niż Jezusa. Z aniołami ma wiele osób kontakt. Anioł do mnie przyszedł, anioł. Tak sobie czasami myślę, że z tymi aniołami na mnie hasali sobie, zobacz sobie. Rozumiesz? Ale byli tacy, których kręcił Jezus. Kręcił ich Jezus. I to jesteś ty i ja. Kręcił cię Jezus wtedy. Dlatego rozpoznałeś go tu na ziemi, jak usłyszałeś słowo Ewangelii. Przypomniałeś sobie to. Przypomniałeś sobie. Przypomniałeś. Wiecie, co my robimy, kiedy my głosimy Ewangelię? My przypominamy tym, których on znał wcześniej. My nic nie robimy. My jesteśmy jak dzwonek. Dzyń, 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 dzyń. Dlatego nie przekonujemy ludzi do Jezusa. Rozumiecie, o co chodzi? Bo on i tak wie, którzy są Jego. Taka jest prawda. On chce, żeby wszyscy byli zbawieni. Ale to, że on chce, to nie oznacza, że będą. Rozumiecie? Bo od początku nie byli nim zainteresowani, więc trzeba mieli mieć teraz. Na przykład. I kiedy się narodziłeś na tej ziemi, od początku on wiedział, że jesteś Jego. I wkładał w ciebie, wiesz co? Pragnienia. Z Jego serca. Pragnienia bardzo ściśle związane z tym, abyś mógł być najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Człowiek staje się marzycielem, a potem to kupa ludzi zatraca, zapomina o tym. Ale On, Święty Duch, po twoim odrodzeniu duchowym, zawsze będzie wracał do swoich pragnień. Nigdy
nie będzie niczego w Twoim życiu innego robił, jak tylko powielał pragnienia, które już włożył, poszerzał je i oczyszczał. Pragnienie. Na nim budowane są precyzyjne słowa dopiero. Na nim. Bóg mówi wedle pragnień, które sam wkłada. Filipian 2:13, już nie będę czytał. On daje chcenie i wykonanie. Amen. Pragnienie daje. On daje pragnienie. Na co jest wykonanie później? Na to pragnienie, które dał. Jak czegoś nie chcesz, to nie przyjdzie tam gram mocy, żeby to zrobić. Rozumiesz to? Gram mocy nie przyjdzie, bo tego nie chcesz. Bo tego nie chcesz. Tutaj chyba Michał Zięcina któregoś razu uwolnił takie słowo prorocze. I to było, bo tak, powiedział odnośnie ludzi, którzy wychodzą do uzdrowień. I powiedział Michał, że nie jesteś uzdrowiony, bo ty nie pragniesz. Bo to się wydaje, że to jest to tak banalnie, że to jest bardzo głęboka prawda. Dlaczego? Ponieważ Duch Święty daje chcenie i wykonanie. Wykonanie przychodzi na chcenie, na pragnienie. Na pragnienie. W ogóle wiecie, że nie ma czegoś takiego, że ktoś czegoś pragnie i on tego nie osiągnie. Chyba że on się wycofa w ogóle z realizacji pragnienia. To wtedy nie osiągnie, to jest normalna sprawa. Natomiast Duch Święty nigdy nie będzie mówił do Ciebie inaczej, niż na poziomie pragnień, które sam w Ciebie włożył. Często ludzie mówią, ja nie wiem, czego ja pragnę. Ja mówię, to jesteś zaburzony. Nie można nie wiedzieć, czego się pragnie, rozumiecie mnie? W ogóle sformułowanie nie wiem, czego pragnę jest ściśle związane z lękiem, z jakimś wyparciem, z jakąś ucieczką, z jakąś niechęcią do tego, żeby wziąć życie za rogi. Rozumiesz? To z tym jest związane. Ja to nie wiem, czego pragnę. Nie wiem, czego pragnę? Mówię, zastanów się. Po chwili część się zastanawia, no mam takie jakieś pragnienia. Jakie masz pragnienia? A to takie. Ja mówię, jakie? No i mówi mi te pragnienia. Mówię, to jest pragnienie Twoje. Tak, tego bardzo pragnę. A to takie jest banalne. Ale ja mówię, a dlaczego za tym nie idzie? Dlatego, że to jest banalne. No tak, bo mi się wydaje, że ja powinienem mieć inne pragnienia. To się z ludźmi rozmawiam. A jakie powinieneś? No tak, żeby głosić królestwo, żeby robić to, żeby robić tamto. Ja mówię, a Ty nie masz takich pragnień. Nie masz takich pragnień. Nie masz. No nie mam. A uważasz, że powinieneś mieć? No tak. Ja mówię, czyli tak naprawdę w tej informacji, którą mi podałeś, jest zarzut wobec Boga, prawda? Zarzuciłeś mu, że on kłamał. Ty teraz mówisz, że jesteś kłamcą. Powiedz do mnie to. Boże, jesteś kłamcą. Nakłamałeś. Nie włożyłeś we mnie takich i takich pragnień. Nie, on nie jest kłamcą. On włożył w Ciebie pragnienia. Tylko Ty albo zbagatelizowałeś, albo wstawiłeś je w ogóle w jakąś dziwną ramkę, albo nigdy się za nie nie wziąłeś, nie wiem co zrobić. Ale gwarantuję Ci, że gdybyś zaczął tylko iść w kierunku realizacji tych pragnień, to precyzyjne słowo od Ducha Świętego by przeszywało Twoją głowę. Przeszywało. Wiedziałbyś, co masz zrobić sekunda po sekundzie. Wiedziałbyś, w którą stronę masz się udać. Jakich słów użyć. W jakim czasie zadziałać. W jakie miejsce wyjechać, a do którego nigdy nie pojechać. Z jakimi ludźmi się zadawać, a do których natychmiast odwrócić się plecami i odejść. Wiedziałbyś. Wiecie, że kupa ludzi działa poza pragnieniami? Skończyli wyższe szkoły poza pragnieniami. Zaczęli robić różnego rodzaju sprawy zawodowe poza pragnieniami. Weszli w związki małżeńskie poza pragnieniami. Ja ostatnio tak siedzę sobie, zagadką rozmawialiśmy w ogóle, ja mówię, kurczę, mówię,
notorycznie na świecie ludzie popierają się bez miłości. To jest notoryczne. Rozumiecie? To jest notoryczne. Bez miłości. Dlatego jest tyle konfliktów. Rozpadów. To się rozwala wszystko. Bo się z rozsądku pobierają. Rozumiesz? Ludzie robią rzeczy z rozsądku, nie dlatego, że pragnienia są uwolnione. Robią rzeczy z rozsądku, a potem mówią, Duchu Święty, prowadź mnie. Mów do mnie, Panie. Chcę jasno wiedzieć, jak mam kroczyć. A Duch Święty mówi, okej, tylko to nie ten tor. Ja Ciebie ukierunkowałem w Twoich pragnieniach na Białystok. A Ty stoisz w torach na Szczecin. Wiesz, o co chodzi? Jak Cię mam tam prowadzić? Gdzie Cię mam tam prowadzić? I ludzie sobie generują głos Ducha Świętego. Generują sobie wizję. A duchy, wierzcie, tylko zacierają pazury. I mówią, więcej generuj, więcej. Będziemy mieli lepszą robotę. Zaraz Ci naobjawiamy takich rzeczy, że nie pytaj. 80 dróg do Szczecina Ci pokażemy. Pociągniemy Cię lewym objawieniem w Szczecinie. Przez najbliższe parę lat wpieprzysz się w kanał tak, że nie będziesz mógł wyjść. Rozumiesz? Bo to nie była jego droga, tego człowieka. On miał drogę na Białystok. On nigdy nie pojechał na Białystok. Mówi, po co ja będę tam jechał? To jest takie słabe, jechać na Białystok. To takie słabe. Ale to było twoje powołanie. Rozumiesz? Duch Święty dał Ci pragnienia. Śnił Ci się ten Białystok. Myślałeś o tym. Rozumiesz? Zawsze jak słyszałeś w ogóle nazwę tego miasta, to w Tobie coś grało. Ale wolałeś to. Wolałeś Szczecin. Bo Szczecin jest bardziej cool. Rozumiesz, o co chodzi? Bardziej się łapie w trendach tego świata. Czego pragniesz? Pyta Bóg, aby mógł do Ciebie mówić więcej. Pragnienie to pierwszy głos Świętego Ducha. Pierwszy głos. Ile rzeczy jest w Tobie od Twojego urodzenia, które cały czas Ci grają. Może były krzywe. Może były brudne. Może były jakieś w ogóle pogięte. Ale były. Ja swoje życie, jak przeanalizowałem, ja zobaczyłem, że ja od małego chciałem robić to, co robię teraz. Od małego chciałem to robić. W życiu nie mogłem sobie znaleźć miejsca tam, gdzie nie tworzyłem czegoś. Ja cały czas musiałem coś tworzyć. Od urodzenia. Cały czas coś kreowałem i cały czas zbierałem ludzi wokół siebie. Cały czas od małego, od kiedy pamiętam. W celach dobrych, złych, bardzo niecnych, ale zawsze tak było. Zawsze kreowałem. Zawsze. Nie rozumiałem moich kolegów, którzy nie mają pieniędzy, będąc w świecie. Ja mówię, jak to jest, można nie mieć pieniędzy? Jak to można nie mieć pieniędzy? Ja wychodziłem z więzienia natychmiast, w ogóle miałem 18 tysięcy plan. Rozumiecie? Przeszywałem w ogóle tą rzeczywistość wzrokiem. Wiedziałem to. Przecież ja praktycznie nigdy w życiu nie siedziałem za przestępstwa, które realnie wymyśliłem i zrealizowałem. Nigdy. To dobrze, że mnie Duch Święty zatrzymał, żeby się nie poprzyznawać do wszystkiego. Słowo honoru, bo ja miałem w takiej religii, powiem w pewnym momencie, żeby się przyznać do wszystkich tych rzeczy. Rozumiecie? Przecież ja bym w życiu tutaj ani was nie poznał, a nie było. Dobrze, że mnie w ogóle Duch Święty powiedział, stój, ty, człowieku prawa, zapomniałeś, w jakiej epoce żyjesz chyba. A ja już byłem pierwszy. Pójdę się do wszystkiego przyznać, bo jestem uczciwy losu i koniec. Bo tego nikt nigdy nie wykrył. Bo to było precyzyjnie zrobione. Bo to było zgodne, wiecie z czym? Z moimi pragnieniami. Jak się idzie według pragnienia, to rzeczy są jasne. Nawet niecne i podłe są jasne. Rozumiecie to? Przyjrzyjcie się ludziom w świecie, którzy idą według swojego pragnienia. Ja wam mechanizm pokazuję, mechanizm. Ludzie, którzy idą według swojego pragnienia w świecie, osiągają sukcesy. Rozumiecie to?
sukcesy osiągają, bo mają takie pragnienie. Facet chciał w ogóle mieć zespół heavy metalowy, chwalić diabła od małego. Zrobił karierę. Człowieku, ma zespół heavy metalowy, chwali diabła, rozumiesz, wszystko leci jak trzeba, rozumiesz, jeździ sobie Porsche'akiem, ma piękny dom, w domu wizerunek diabła i wszyscy się cieszą. I ktoś powie, ale to jest demoniczne. Ja mówię, człowieku, to nie mówimy, czy to jest demoniczne, czy to nie jest demoniczne. Mówimy o tym, że osiągnął sukces. Według swojego pragnienia, według rodzaju swego rozmnożyło mu się wszystko. Bo wszystko się rozmnaża według rodzaju swego, to są zasady odgórne. Dlatego Duch Święty mówi do nas w ten sposób. Ja włożyłem w was pragnienia. To mój głos do was. Rozumiesz? Od urodzenia w ciebie to ładuje. Od urodzenia. Pasja, przyjaciele, się o tym napisałem. To jest jak obsesja. Tylko po dobrej stronie mówię. Taka jest pasja. Przecież pasjonat to jest człowiek obsesyjny w pewnym sensie. Monotematyczny. Zgadza się? I to jest w ogóle to. Bóg wkłada pragnienie jakieś, powstaje pasja, człowiek idzie jak przycina. I nie ma trudnego czasu. Nie ma mówienia, lew na drodze, słońce za mocno świeci. Rozumiesz? Bo idziesz za swoim pragnieniem. Robisz to, czego chcesz. Nieraz ktoś mnie pyta, ty się nie męczysz, jak ty masz z ludźmi, na przykład jesteś tyle z ludźmi. Ja mówię, nie, ja się nie męczę w ogóle, dlatego że ja to lubię, bo to jest moje pragnienie, ja tego pragnę. Pragnienie. I na tym jest moc. Duch Święty mówi do ciebie, według twoich pragnień, które sam włożył w twojego ducha. Tylko tak mówi do ciebie. Pragnienie to jest chęć realizacji zrobienia czegoś. To jest też dążenie do czegoś. To jest życzenie sobie czegoś. To jest ambicja. To jest pragnienie. Ja nieraz słyszałem, że w ogóle no chrześcijan, że ambicja to nie jest chrześcijańska rzecz. Ja w ogóle nieraz tak słyszałem, no jak to realizujesz swoje ambicje? Ja mówię, ale sam realizujesz. Właśnie realizujesz swoje ambicje. Bo to jest pragnienie. Realizuje swoje ambicje. Na pewno, kiedy nie byliśmy w Chrystusie, nasze pragnienia były wykrzywione. Nasze marzenia były zainfekowane jakimiś chorobami. Rozumiecie? Ale były. Były. Gdybyś mnie zapytał 30 lat temu, na przykład, czy interesuje mnie coś takiego jak apostolstwo, ja bym powiedział, absolutnie nie wiem, o co tobie chodzi. Co to jest apostolstwo? Ja nie wiedziałem, co to jest apostolstwo. Ale moje pragnienia były związane z organizacją ludzi, stworzeniem pewnego środowiska, stworzeniem pewnego narodu. Ja zawsze chciałem to robić. Mnie nigdy nie satysfakcjonowało takie coś, że na przykład mnie, ja mówię teraz o sobie, że na przykład dorabiam się, takie coś robię, mam jakiś biznes, czy tam sobie mam, ja się dorabiam i ja sobie tak żyję. Mnie to nigdy nie interesowało. Ja nie umiałem tego robić. Ja musiałem cały czas coś robić, coś kręcić, coś układać, coś składać, łączyć ze sobą różne punkty. Ja to musiałem robić, rozumiecie? Przez cały czas, zawsze. Łączyłem ze sobą ludzi. Łączenie ze sobą ludzi było w pewnym sensie moją pasją. Ja lubiłem być na spotkaniach, łączyć ludzi. Rozumiecie? Co ciekawe, wszyscy ci ludzie, których łączyłem, tak? W konsekwencji, tak? Oni i tak współpracowali ze mną. Cały czas miałem profity z tym związane. Cały czas. Żyłem z tego. Załatwianie spraw dla mnie było banalne. Ludzie do mnie przychodzili i mówili Helmut, bo taką miałem ksywę. Mówili Helmut, czy ty możesz tą sprawę załatwić? Jedna rzecz ode mnie była słyszana. Oczywiście.
A ile to kosztuje? Porozmawiamy, jak załatwię. Z tego się żyło. Z czego żyłem? Z moich pragnień. Miałem niesamowitą łatwość w znalezienia się w miejscu i wejścia w komunikację gdzieś, gdzie ktoś nie mógł tego zrobić. Rozumiecie? Załatwiałem interesy, o których nie miałem zielonego pojęcia. Nie miałem zielonego pojęcia, ale ze mną o nich rozmawiano. Bez żadnego problemu mówiłem o rzeczach, tak, o których, gdzie moja jakby wiedza merytoryczna była minimalna. Ale urok osobisty. Rozumiecie? Charyzma, czar, który był w mojej osobowości, powodował, że ci ludzie rozmawiali ze mną jak równy z równym. W ogóle mogliby mnie nosem wciągnąć. Rozumiecie? Nosem by mi mogli wciągnąć. Ale oni mnie nie wciągali nosem. Oni siadali koło mnie, byli szczęśliwi, że są ze mną. Dlaczego? Bo Bóg to we mnie włożył. Tylko było to krzywe. Były tam czary, była tam manipulacja, stosowałem te rzeczy, tylko że to nie oznaczało, że pragnienie było złe. Pragnienie było krzywe. Demonicznie zabrudzone. I twoje pragnienia, kiedy byłeś w świecie jeszcze, też mogły być demonicznie zabrudzone. Ale one były. Bo Bóg je w ciebie włożył. I musisz nauczyć się oglądać tą linię. Bo na tej linii będziesz słyszał Jego głos. Zauważyliście pewne rzeczy? Że w pewnych dziedzinach próbujecie osiągnąć od Ducha Świętego jakąś informację i tam nie ma nic. A w pewnych dziedzinach nawet nie zdążycie pomyśleć, a już wiecie. Dziękuję bardzo. Dlaczego tak jest? Bo kiedy idziesz po linii pragnienia, rozumiesz? To tam jest wszystko jasne i klarowne. Problem ze słyszeniem Ducha Świętego polega na tym, na samym początku, że ludzie są w złych torach. Oni chcą usłyszeć coś, co do nich w ogóle nie należy. Oni chcą mieć wewnętrzne przekonanie w czymś, co jest im do niczego niepotrzebne. Ludzie w ogóle w kościele wielokrotnie chcą być wagabundami. Nie bądź wagabundą. Bądź człowiekiem ukierunkowanym. Duch Święty cię kierunkuje dziś. On chce mówić do ciebie na poziomie twoich pragnień. On tego chce. On nie chce, żebyś wszystko wiedział. To głupota. Wszystko wiedzieć chce lękliwy człowiek. Rozumiecie? Wszystko wiedzieć. I trzęsie się, mówi tak, prowadź mnie, prowadź, żebym tylko nie zbłądził, żebym tylko nie zbłądził. Czego się boisz zbłądzić w ogóle? O co chodzi z tym błędem? Nie wiem, o co chodzi z tym błędem. Boję się zbłądzić. Boję się zgrzeszyć, boję się zbłądzić. Jak się będziesz bał, błądzić, będziesz się bał grzeszyć, będziesz się bał błądzić, to będziesz bez przerwy siedział w jednym miejscu. Będziesz się bał. Nie bój się nareszcie, na dzień dobry. Idź za swoim pragnieniem w miejsce nieznane i wierz w to, że Duch Święty będzie cię tam prowadził. Ale idź za swoim pragnieniem. Za swoim pragnieniem. Za pragnieniem. Bo inaczej będziesz miał zaburzenie na linii słyszenia Świętego Ducha. I będziesz cały czas generował coś. A co mi chcesz powiedzieć, Panie? A co mi, tak się ludzie mówią, co mi chcesz powiedzieć, Duchu Święty? Co Ty mi chcesz powiedzieć? Ja nie wiem, ja wiem, że Boga nie boli głowa. To wiem na pewno. Ale czasami mam wrażenie, że On się za tą głowę trzyma. I mówi w ogóle, ale o co Ci chodzi, dziecko moje? Co mam Ci powiedzieć? Jesteś w ogóle w innym kierunku idziesz, no to może Ci powiem. Chcesz to odebrać, ale On tego nie chce odebrać, ten człowiek. On nie chce odebrać, że w kierunku złym idzie. On by chciał odebrać, idąc w złym kierunku, prowadzenie Pańskie. Co mam zrobić? Tam. Musisz wyjść stamtąd najpierw. I zobaczyć, czego Ty pragniesz. Czego Ty pragniesz. Nie spinać się, bo coś trzeba, bo coś muszę. Możesz mieć wąskie pragnienia. Kiedyś byłem na takiej usłudze lata temu z jednego kościoła tutaj w Warszawie przyjechała taka kobieta z Nigerii. Kaznodziejka taka. I ta kobieta mówiła tak. Mówi, ja całe życie wychowała się w kościele. Mówiła, ja całe życie myślałam, że co należy robić.
I któregoś, już po paru latach chodzenia z Bogiem, dochodzi mnie prosta rzecz. W ogóle cały czas chcę coś robić, czego nie chcę. I wzięła post, zaczęła się modlić. I z tego postu i z tej modlitwy wyszła, usiadła i powiedziała tak. Tak, chcę pisać na maszynie. Zawsze chciała pisać na maszynie. Chcę iść do biura, pisać na maszynie. To była młoda dziewczyna, nie? I ona poszła do biura, i ona najpierw skończyła sobie szkołę, poszła do biura i zaczęła pisać na maszynie. I słuchajcie, i ona w tym czasie, kiedy była w tym kościele i nam głosiła słowo, to ona była tą kobietą piszącą na maszynie w tym biurze w Nigerii gdzieś. I teraz o co chodzi? Kiedy ona poszła w tym kierunku, otworzyły jej się drogi do wszystkiego, łącznie z ewangelizacją, wyjazdami do innych krajów. I ona mówiła, poszłam za pragnieniem. Ale to pragnienie było inne. Ale ja zawsze tego chciałam. Zawsze tego chciałam. I Duch Święty zaczął mnie prowadzić po tej. I dzisiaj głoszę Chrystusa. I dzisiaj prorokuję do ludzi. I dzisiaj wpływam. Rozumiecie? I to było dla mnie mocne wtedy. To kupę lat temu. Ale zacząłem rozumieć te rzeczy. Krok po kroku. Na początku, kiedy rozpoznajemy pragnienia, Duch Święty, wiecie co robi? Zaczyna nasze pragnienia przeprowadzać przez krzyż. Pokazuje nam, co nam się przylepiło do tych pragnień. Jakie nam się narobiły narośla na nich przez lata. I ociosuje je, ociosuje, ociosuje. On robi to na początku. Weryfikacja. Na początku jest weryfikacja. I ta weryfikacja nie musi być długa. Jak się poddajemy Duchowi Świętemu, z naszymi pragnieniami przychodzimy do Niego, to ta weryfikacja jest szybka. Ona będzie szybka. Bo Duchowi Świętemu nie zależy na tym, żebyś latami był weryfikowany. Tak? Chodzi o to, żeby jak najszybciej i heja. Wymiana krzyżowa, prawda, miłość, wiara. Twoje pragnienie zostaje oczyszczone. I zaczyna się przygoda z Bogiem. I kiedy mnie ludzie pytają, dlaczego to robisz? Ja mówię, dlatego, że chcę. Jest jeden powód, dla którego robię to, co robię dziś. Dlatego, że chcę. A robię to, co chcę. To, co chcę. Ja nie używam takich sformułowań, że Bóg mnie powołał, Bóg mi to, Bóg mi tamto, bo to już nawet nie ma po co. Ja chcę to robić. I to jest najczystsza prawda. Chcę to robić. Chcę. Rozumiecie? Jego precyzyjny głos. On będzie krok po kroku eliminował wszystkie odstępstwa od takiego prawidłowego nurtu pragnienia. On to ociosa. Na początku będziesz odbierał przede wszystkim to, co jest potrzebne do oczyszczenia pragnienia. To tam głos będzie najwyraźniejszy. To tam wewnętrzne przekonanie będzie najwyraźniejsze. Aby ociosać twoje pragnienie. Ociosać je. Na przykład ktoś chce śpiewać. Ktoś chce śpiewać i modli się. Duchu Święty, prowadź mnie, co mam robić. Gdzie mam iść? A w jego głowie jest cały czas śpiewanie. Pośpiewanie w głowie jest. Tu bym pośpiewał, tam bym pośpiewał. Tu się mówi, skup się na tym, że chcesz śpiewać. Skup się na tym. Nie uciekaj od tego. Nie mów precz szatanie, kiedy przychodzą ci melodie, kiedy chcesz śpiewać. Nie mów precz diable, nie mów. Bo modlisz się teraz do mnie. Masz kontakt ze mną. Myśl o śpiewaniu. Zobacz, pierwsze oczyszczenie zaczyna nachodzić. Myśl o śpiewaniu. Myśl o tym. Myśl. Myśl. Kształć się w tym. Działaj w tym. On będzie z tobą rozmawiał o śpiewaniu. O śpiewaniu. Rozumiesz? On nie będzie z tobą rozmawiał o innych rzeczach. O śpiewaniu będzie z tobą rozmawiał. O
ośpiewaniu. Na przykład ludzie nie mają, ktoś nie ma męża czy żony. Modli się, mówi: Panie, prowadź mnie. A w głowie ma tylko jedno, męża czy żonę. Przychodzą często ludzie, pomóc się o mnie. Ja mówię: o co? Jestem atakowany przez duchy różne. Przez jakie duchy? W ogóle nie mogę się na niczym skupić, tylko myślę o mężu, czy tam o żonie myślę. Nie mogę, chciałbym mieć męża, chciałbym mieć żonę. A chcę, a ja mówię: właśnie, czego chcesz? No chciałbym mieć drogą Państwa. Ja mówię: słuchaj, powiedz mi, czego chcesz najbardziej na świecie. Spójrzmy w oczy. Czego chcesz najbardziej na świecie teraz? Żony. Bo to jest pragnienie Pańskie. Zostaw to wszystko. Nie żużluj. Uspokój się. Skup się na tej żonie. Skup się na tym. Ale droga Pańska, bo jest z powrotem. Nie co należy, tylko czego pragniesz. Nie co należy, tylko czego pragniesz. Nie co należy, tylko czego pragniesz. Pragnę żony. Bardzo dobrze. Skup się na tym. Być może, kiedy zrealizujesz to pragnienie, inne pragnienia wyjdą do wierzchu. Nie zastępuj, nie daj Boże rzeczami, które należy, czegoś, czego pragniesz. Nie zastępuj, bo ci będzie źle. Będziesz uciekał. Rzeczy, które należy, nigdy nie zabraknie. Gwarantuję ci. Nigdy w życiu. W kościele nigdy nie zabraknie pracy, nigdy nie zabraknie w ogóle... wiecie, my jesteśmy ludźmi chodzącymi w Duchu Świętym, bo możemy każdą rzecz robić. Amen. Każdą rzecz możemy robić. To nie jest żaden problem, żeby ją robić. Jeżeli jesteśmy otwarci na pomoc, jeżeli jesteśmy otwarci na to, żeby działać, to każdą rzecz możemy robić. Natomiast w środku, w sobie, my musimy wiedzieć, czego pragniemy. I nie możesz się oskarżać na przykład o to, że ty idziesz na ulicę i głosisz Ewangelię, bo tak trzeba, ale tak naprawdę najbardziej to pragniesz męża czy żony. To nie jest nic złego. Idź głoś Ewangelię. To, że pragniesz najbardziej męża czy żony, nie przeszkodzi ci w głoszeniu Ewangelii. Gwarantuję ci. Bo w mojej Biblii jest napisane, że choćby obłudnie Chrystus był ogłoszony i tak jest dobrze. Tak, tak mówi Słowo. Tak jak rozumiesz, to może być obłudnie głoszony. Byle być głoszony. Nic ci nie będzie. Bo ktoś inny jest, ma pragnienie bycia, jest, ma pragnienie głoszenia Ewangelii, a ty tak nie masz jak on, bo ty masz pragnienie posiadania męża czy żony. Najpierw ty weź to, zrealizuj. A ty tego nie zrobisz, to nie będziesz wyraźnie słyszał Świętego Ducha. Dalej rozumiesz, o co tutaj chodzi? Zablokujesz się, zatkasz, utkniesz. Będziesz nieszczęśliwy, robiący co należy. Aby słyszeć wyraźnie głos Boga, należy zacząć od otworzenia swoich duchowych zmysłów na pragnienie. Dokładnie, jasno. Może trzeba je napisać. Może trzeba je spisać, te pragnienia. Rozumiesz? Może trzeba sobie wynotować. Czego najbardziej, czego mniej. Może trzeba to procentowo podzielić, ja nie wiem. Wiem jedno, to pierwszy głos Ducha Świętego do człowieka. Pierwszy głos. Rozumiesz? Pierwszy głos. Pragnienie. I wtedy, werset 21 mówi, gdy twoje uszy usłyszą słowo odzywające się do ciebie. Czyli wtedy, kiedy ty wchodzisz realnie w realizację swojego pragnienia, twoje uszy zaczynają wyraźnie słyszeć jego głos. On wtedy zaczyna mieć swobodę w działaniu, swobodę w wypowiedzi. Ty też łatwo to łapiesz. No bo dobrze jest słuchać o czymś, czego się chce, prawda? Przecież o to tu chodzi. Ludzie, zrozumcie, że jeśli jesteśmy w miejscu realizacji naszego pragnienia, to Duch Święty do nas mówi o tym, co jest związane z naszym pragnieniem. I to jest już łatwe. Nawet gdy korekta tam przychodzi,
to ona jest prosta, ta korekta. Ja wam powiem tak, jak ja na przykład lubię ćwiczyć, jestem sportowcem i lubię ćwiczyć. I przychodzi korekta, przychodzi ktoś, kto jest mądrzejszy ode mnie, mówi do mnie tak, to i to trzeba zmienić, to ja się z tego cieszę. Czyli co, przyszła korekta, ale w sprawie mojego pragnienia, amen? I to jest dla mnie bardzo łatwe do przyjęcia. Bo ja tego pragnę. To przychodzi korekta i jest super. A więc dla człowieka, który funkcjonuje w pragnieniu, pokuta nie jest żadnym problemem. Przychodzi Duch Święty, pokazuje ci pewne mankamenty, a ty mówisz, nie ma problemu, Duchu Święty. To znaczy jeszcze bardziej to, czego pragnę, będzie dla mnie jakby uwydatnione. Czyli jeśli ja teraz odwrócę się od tego błędu, o którym ty mi mówisz, który jest nieprzyjemny sam w sobie, to ja uzyskam to, czego pragnę w jeszcze większym wymiarze. To cię nakręca. Bo Duch Święty chce mówić do ciebie o tym, co jest związane z twoim pragnieniem. I dalej ten werset pokazuje nam, że gdy my coraz wyraźniej ten głos słyszymy, czyli coraz głębiej wchodzimy w nasze pragnienie, to wszystkie systemy bałwochwalcze zaczynają od nas odpadać. Bałwany pokryte srebrem, bałwany pokryte złotem. Wszystko zaczyna odpadać. Dlaczego zaczyna odpadać? Bo pragnienie wypełnia całość twojej istoty. Tam nie ma miejsca na bałwany już. Rozumiesz? Gdy robisz to, czego chcesz, to posłuchaj, na pewno nie będziesz robił to, czego nie chcesz. To bardzo proste. Gdy robisz to, czego pragniesz, gdy idziesz za swoim pragnieniem, to jakieś dziwactwa pod tytułem grzechy, tak, są dla ciebie jakie? Nieatrakcyjne. Nieatrakcyjne. Jak ja mam atrakcyjną żonę, to nie chodzę na dziwki. Amen. Wiecie, dlaczego nie chodzę na dziwki? Bo mam atrakcyjną żonę. Mądrą, Bożą i piękną. A to ktoś mówi, no nie chodzisz na dziwki, dlatego że to grzech? Ja mówię, ty masz takie pojęcie o grzechu, jak świnia o belecie. O, to jest osoba, która jest czpieniem moich pragnień. Jestem skupiony w swojej istocie na tym czpieniu. W związku z tym nie ma tam grzechów pobocznych. Rozumiecie? Tego tam nie ma. Lecz gdybym nie był skupiony, nie wiem, jak by był. Musiałbym walczyć. Walczyć. Wiesz, do czego cię doprowadza skupienie się na pragnieniu? Że nawet nie będziesz musiał walczyć z grzechem. Duch Święty ma jasny dostęp do ciebie wtedy. Rozumiesz? Nie masz problemu z tym. Nie ciągnie cię gdzie idzie. Nie ciągnie cię. Jeżeli ktoś jest w małżeństwie i ciągnie go do burdelu, to znaczy, że nie jest szczęśliwy w tym małżeństwie. Rozumiecie to? Nie jest tam szczęśliwy. Nie realizuje swojego pragnienia tam. Dlatego bałwochwalstwo trzyma się go. Bałwochwalstwo. Precyzyjny głos Ducha Świętego nie dochodzi. Pragnienie nie jest realizowane. Człowiek jest nieszczęśliwy i bałwany są wokół. Skutkiem chodzenia w pragnieniu jest absolutna obfitość. Pokazują wersety 29, 23, 24, 25. Zupełna obfitość. Wszystkiego w bród. Kto ma wszystkiego w bród? Ludzie, którzy są ludźmi realizującymi pragnienie. Oni mają wszystkiego w bród. Rozumiecie? Oni mają wszystkiego w bród. Ostatnio taki program sobie oglądałem. Już nieważne jaki, ale był tam facet, który w ogóle przeprowadził do Polski ze Stanów Zjednoczonych. W
ogóle Polskę pokochał. Przyjechał do Polski ze Stanów i zamieszkał w Polsce, w Warszawie. Zaczął uczyć się polskiego. Dobrze tam stał sobie w tych Stanach normalnie. W ogóle malarz, muzyk, poszedł za pragnieniem swoim. Mega szczęśliwy człowiek. Ja na niego tylko spojrzałem, wiecie, i momentalnie tu się do mnie mówi, zobacz, jaki on jest szczęśliwy. Zrobił taką niekonwencjonalną rzecz. Z Ameryki przyjechał do Polski. Zamieszkał w Warszawie, maluje sobie, gra. Rozumiecie? Zarabia sobie fajne pieniądze, wymyślił sobie sposób na życie, jest szczęśliwy. Czemu on jest szczęśliwy, ten facet? Zrealizował swoje pragnienie. Zrealizował pragnienie. To było dziwne. No niech no, to tak jak Marek do Bośni, no Marek do Bośni pojechał. Że tam do niego mówili, ale po co ty tu przyjechałeś? Przecież z Bośni się wyjeżdża, a nie przyjeżdża. Nie przyjeżdża się do Bośni. No. Ale Marek pokochał Bośnię. Marek myślał o Bośni, marzył o niej. I pojechał do Bośni, rozumiecie? Poznał tam żonę, mają dziecko. A pamiętamy, jak Marek do nas przyszedł tutaj na początku do kościoła, to miał depresję i nie mógł się pozbierać. Ale zaczął realizować swoje pragnienie. Marek był w związku małżeńskim, które było z rozsądku. Bo tak należało. Marek chodził wcześniej do kościoła, do którego chodzili razem z żoną, bo tak należało. Robił wszystko, co należało i miał depresję. Rozumiecie, o co chodzi? Kiedykolwiek Bóg wsiadał w samochód i jechał przynajmniej, żeby przez Bośnię przejechać. Bo kochał co? Bośnię. Jeżeli się nie realizuje swojego pragnienia, to człowiek się wykoleja. Nie słyszy głosu Ducha Świętego wyraźnie. Jest zawsze gdzieś na uboczu. Ja nie mówię, że ludzie, którzy nie realizują swoich pragnień, w ogóle nie są w stanie usłyszeć Boga. Absolutnie ja tego nie mówię. Nie. Ja mówię, że jest to bardzo niewyraźne w ich życiu i szczątkowe. No bo jako ludzie odrodzeni z Bożego Ducha, mający Ducha Świętego w sobie, tak? To wiecie, to można codziennie grzeszyć, ale nie sposób go nie usłyszeć od czasu do czasu. Tak? No taka jest prawda. Jak się ma Ducha Świętego w sobie, to no, człowieku, no, od czasu do czasu, no nawet nie my przemówi, no w cudzysłowie, tak? Jak w ogóle on jest w tobie, w ogóle nie stwarzasz mu żadnego środowiska, w którym ma coś do powiedzenia, a on jest gaduła, bo lubi porozmawiać, rozumiesz, o co chodzi, to od czasu do czasu się odezwie, nie pytamy. Tak? I ktoś mówi, o, słyszałem Ducha Świętego. Wow. Coś się stało? O, tak jestem podekscytowany. Ale rozumiesz, to nie o to chodzi. Kiedy ty realizujesz swoje pragnienie, to Duch Święty ma wolną drogę. Bałwany uciekają. Zaczynasz precyzyjnie działać. Nie na chybił trafił, nie ma to lotka. Nie ma uda się, nie uda. Nie ma, porobię coś jakiś czas i zobaczę. Co to jest? Do czego cię zachęcam dziś? Żebyś popłynął w swoim pragnieniu. W swoich pragnieniach dużych i małych. Żebyś je spisał. Żebyś ułożył je jak należy. Te główne, te mniejsze, te pomniejsze. Rozumiesz? Żebyś ustalił priorytety w swoich pragnieniach. Żebyś poddał je Świętemu Duchowi, aby je oczyścić. Ze wszystkich naleciałości, które do tej pory mogły się tam nazbierać. Poprzez życie w świecie, potem życie w religii, poprzez różne zranienia, które też nastąpiły. Rozumiecie? To jest moja prośba do was, żebyście takie rzeczy zrobili, ponieważ Duch Święty mówi wyraźnie. Ale trzeba mu stworzyć środowisko do tego. To nie jest tak, że on w każdych warunkach mówi wyraźnie. Ludzie, Kościół błądzi, bo jakby Kościół nie błądził, tak, to by dzisiaj 70% Kościołów więcej miało spotkania. Ale Kościół błądzi, bo źle odbiera. Źle odbiera.
Dlaczego źle odbiera? Dlatego, że nie idą ze swoimi pragnieniami. Wiesz, jeżeli człowiek idzie ze swoim pragnieniem, to nigdy się nie będzie uskarżał. Nigdy nie będzie zwalał winy na kogoś. Nie będzie mówił, ty jesteś winny mojego nieszczęścia albo moich trudności. Nigdy. Rozumiesz? Będzie podejmował też decyzje, które są decyzjami wielokrotnie bardzo trudnymi, ale będzie wiedział na 100%. Jak ja idę za swoim pragnieniem i potrzebuję precyzyjnych informacji od Ducha Świętego, to biorę moje pragnienie, zamykam się w mojej komorze i mówię, a teraz Duchu Święty, muszę dokładnie wiedzieć, prawo, lewo, tu, tam, kiedy i z kim. I to nie oznacza, że w jednej sekundzie wszystko wie, ale oznacza, że puzelki zaczynają mi się układać. Jaki jest skutek? Sukces. Musisz mieć sukces przy precyzyjnym prowadzeniu Ducha Świętego. A precyzyjne prowadzenie Ducha Świętego jest możliwe tylko wtedy, kiedy my pójdziemy za naszymi pragnieniami, za pierwszym, pierwotnym, pradawnym głosem Ducha Świętego do nas. Rozumiesz? Być może są takie osoby wśród was, których pragnienia zostały zabite. Zabito je. Zduszono. Zakrzyczano was. Powiedziano wam, że nic nie osiągniesz w swoim życiu. Nie ma sensu być dyziem marzycielem. Stąpaj twardo po ziemi. Twardo. Może tak wam mówiono. Przeklnij to w swoim życiu. Przeklnij. Powiedz w imieniu Jezusa, ja będę człowiekiem pragnienia. Ja będę człowiekiem marzeń. Ja, Duchu Święty, przypomnę sobie wszystko to, co włożyłeś we mnie jeszcze przed założeniem świata. I ja to będę oglądał. Ja chcę, żebyście tak się modlili, żebyście mieli to zrozumienie. Nie pozwalajcie sobie na to, żeby was zrobić z tych pragnień. Nie obsiadajcie na tym, co należy. Tak nas wychowano. Co to należy? To nie znaczy, że się nie robi tego, co należy. Robi się, bo się żyje, tak jak się żyje. Widzimy, jak żyjemy. Jako społeczność też wiemy, że mamy różnego rodzaju obowiązki. Nikt nie powie, że muszę mieć precyzyjne prowadzenie, żeby kibel wyczyścić. Nie mam precyzyjnego prowadzenia, żeby kibel wyczyścić. Nie mam rema. Na kibel. Ale moim pragnieniem, tak? Jest to, żeby w normalny, zdrowy sposób funkcjonować jak w domu. A więc na poziomie ducha, duszy i ciała. Więc prosta sprawa. Nie szukam głębokich objawień, tylko idę i to wyczyszczę. Rozumiesz? Bo to jest związane z globalnym pragnieniem. Szukajcie tego w sobie. Nie zatracajcie tego. Bo nie będzie można pójść dalej i precyzyjnie go słyszeć. Bo kiedy będziemy mówili o wewnętrznym przekonaniu, to będziemy już tylko i wyłącznie skupieni na tym, czego pragniemy. Po prostu. Bo wewnętrzne przekonanie, ono z tego wyrasta. Po prostu. Czego ja pragnę? W jakim stopniu? Wstańmy proszę. Ojcze, ja modlę się teraz. Ja modlę się, dziękuję Ci za ludzi, dziękuję Ci za swoje słowo uwolnione. Ojcze, dziękuję Ci, że to Słowo, ono kształtuje nas. Ojcze, ja modlę się, aby pragnienia, które w nas włożyłeś, one kwitły i rozwijały się. Ojcze, to jest Twój głos do nas. Ojcze, my teraz na autorytetem Kościoła odcinamy się od wszelkiego zafałszowania tych pragnień, Ojcze. Oczyszczamy je przez moc Świętego Ducha. Ojcze, my rozumiemy dzisiaj, że Twoja moc przychodzi na nasze pragnienia. Ojcze, my od tego nie odstąpimy. W imieniu Jezusa. Amen.